Siemano, z tej strony Kosiorski dziś przedstawię Wam kolejny chain battle. Po prostu przejdziemy sobie jeden atak zrobimy, szczerze mówiąc, już mi poszło dosyć dobrze za pierwszym razem i wątpię, że po go prawie mój wynik, który tutaj zrobiłem. No, Top 2 od razu 99, za pierwszym podejściem, ale to akurat były naprawdę dobre postacie jako forentsi i moje atakujące. Także tak to wyglądało. Szkoda, że to nie było przełamanie 100 milionów, bym miał dodatkowe Eldera Kai, okay, ale trudno. Po tym pokażę, to będzie tylko jedna walka, bo tak jak mówię, chcę zostawić tych najlepszych atakujących na ten jeden atak i raczej nikim innym już powyżej stówki nie strzelę, ale kto wie, może. Czekajcie, sobie przypomnę, czym ja atakowałem, bo chcę tak naprawdę tylko powtórzyć e, moją drużynę. Czyli fizyczny Piccolo oraz czerwony, no ale bym zaszalał, że czerwonym, Bojackiem. A jako atakujący LR Bojack. Poza tym jeszcze powiem o jakich story węcikach, które są aktualne, które warto grać oraz to co nadchodzi, a nadchodzi kampania z tym właśnie Krylinem. Także warto go zrobić, ale o tym jeszcze zaraz powiem, chyba że zapewne to warto się za niego wziąć. Ten mój Bojack ma jedną kopię, więc jest tutaj dosyć dobrym wyborem. Tutaj do ataku wybieramy Ciebie, proszę Pana, i szukamy coś, co jest dosyć fajną drużyną. Tu jest dwóch fizycznych. Hmm, tu jest jakaś lerka, fizykal. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to jest najlepsza możliwa opcja, jaka tutaj istnieje. Ale cóż, zagramy tym, co jest po prostu dostępne. Hmm. Tak. Fizykal, fizykal, no to nie jest najgorsze. Zobaczmy ile linku. 26, 23. No nie ma cudów. 27, 24, 25, 20. No nie ma, nie ma szczerze mówiąc aż takiego szału. Myślę, że warto by było poczekać. Zobaczcie, no może chyba, że inta tutaj wezmę. Int, no ale to i też nie są takie wielkiej ilości. Dobra, zmienimy na coś takiego. Nie ma co przedłużać za bardzo. 27, 22. Hmm. Tu na dole int by pasował. Zobaczcie dwa razy int. Fizikal, fizikal. 24, 2, 24. Ojejku. Dobra, 27, 2, 24. Generalnie na górze raczej powinien być najlepszy, najlepsza opcja jaką możemy wybrać Z tego rzadko się opłaca schodzić w dół No ale może jednak bardziej będą tu mi pasowały jakieś postacie Dobra, 27, 2, 22, niech będzie, że coś takiego zostawimy A tutaj wybieramy czerwonego i zobaczcie, tu jest dwóch czerwonych, jest lr jest y, solidnie Myślę, że tu nie ma co akurat zmieniać i startujemy Także zrobię jedno podejście pod coś takiego. Zaraz wam jeszcze pokażę moich supportów, których tutaj używam i lecimy. Ja nie wiem, czemu oni muszą, czemu nie ma tu opcji jakiejś skip. To, to jest minuta oglądania czegoś, co jest beznadziejne, ale dobra. Dobra, zmieniamy na szybkość raz jeden Szybka analiza, szybki klik Jacków. I speed razy 2 z powrotem. Generalnie, można sobie zależy, jaki macie telefon, tam iPhoney, czy nie. iPhoney, też chyba z tym właśnie fajnie działają, że możecie jakby wyjść do w ogóle z tej gry, wyjść do ekranu głównego i zobaczyć w podglądzie, jakie mieliście wybrane karty, wrócić do telefonu i wtedy poklikać szybko. To też jest dobry trik na zrobienie większego wyniku. Tutaj 80 milionów to nie jest to, czego oczekiwałem, ale to i tak jest dobry wynik, także. Tak to wyglądało, myślę, że yy, troszeczkę z, yy, można by to polepszyć, no i myślę, że suporci na pewno lepsi by się mogli trafić ale też nie ma co wymagać od tego To i tak jest losowy troszeczkę tryb yy. Tutaj jest niby, fajnie by było jakby lr -ka. Tutaj z kimś się fajnie pasowały. Tak kilka. Niektórzy, ale to są hardcore'owi gracze, co sobie robią lr na 100%, ur na 100%, jeszcze INTA zwykłego na 100%. Byleby mieć troszeczkę więcej tutaj tych chain linków. Dobra, przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Mamy kampanię taką ogólnoświatową, ogólno dla wszystkich graczy. Jeżeli wejdziemy w zwykłe misje, na dole mam kampaniowe misje I tak, pierwsza sprawa to jest po prostu trzeba przejść cokolwiek 40 razy w przeciągu, jeszcze mamy 4 dni na to Dostajemy za to, no całkiem pokaźne na jakieś nagrody po drodze, więc warto zrobić No i ogólnie, czym więcej, ogólnie wszyscy gracze Czy to na japońskim, czy to u, u nas, yy, przejdą cokolwiek ileś tam milionów razy O, już jesteśmy na końcówce To dostajemy też dodatkowe nagrody I to jest chyba nawet tło Także bardzo fajnie, już czekam na to tło. Co jeszcze mamy ciekawego? Mamy, tak jak wspomniałem, teniusy i ta, ta gra się za długo ładuje zdecydowanie. Mamy legendarną kampanię, która będzie za tydzień. Jeżeli zrobicie krylina na LRK przed uruchomieniem się tej kampanii, przed 3.30, to dostaniemy... Czekajcie, to są misje. A, 10 Dragonstone'ów. Jeżeli przed tym czasem zrobicie w ogóle jakiegoś, nawet na super atak pierwszy, ale nie róbcie na pierwszym Krillina, podlinkuję filmik odnośnie jak zdobywać tego Krillina, co to jest w ogóle za LRK. no i tak. Także będzie prawy górny róg i informacja o tym. A generalnie co się jeszcze dzieje? Dzieje się to, że mamy jedynie fajne eventy do farmienia. Ten event, te OT3, te co teraz widzicie, są fajnymi eventami po to, żeby wyfarmić w specjalną walutę, tu na stage'u pierwszym tu na stage'u bodajże drugim i tu na stage'u drugim po to by wymienić ją w elderka, w babashopie na elderkae, czyli tak naprawdę to jest to co chcemy teraz farmić, grać jak najczęściej po prostu zużyjecie na to dosyć sporo staminy no ale elderkae są tego warte, no chyba że nie są warte, ale według mnie po prostu jest to teraz najlepszy rzecz na co warto użyć elderkae, znaczy staminę, żeby pofarmić sobie elderkae. ja już tutaj o tu mogę sobie kupić Czasem sobie też na zaś troszeczkę tych waluty farmie y, wcześniej niż y, no, jak jest możliwość, ale generalnie i tak mam też troszeczkę do farmienia, szczególnie tych, tu mam właśnie największe tyły. Tu też jest ten support Temek, ale raczej go nie będę kupował, nie ma co. Na razie to LDK, chociaż ten support Temek też nie jest najgorszy, szczerze mówiąc. Dobra. Także to tak krótkie podsumowanie. O, 10 kół te Naprawdę teraz sklep się opłaca otwierać od czasu do czasu, bo są tutaj naprawdę przeróżne support itemki czy też yy, medale, takie premium. No, ja kupuję nawet na zaś teraz niektóre medale, chociaż nawet ich nie potrzebuję, ale mam bardzo dużo Baba pointów i może kiedyś się przydadzą te medale, więc niech sobie będą. Oczywiście jak macie mało Baba pointów, to nie szalejcie, nie kupujcie nad wyrost wszystkiego, bo to też nie tędy droga. Zanim już troszeczkę mniej mam przez ostatni Extreme Z Awaken ale jestem mega z niego zadowolony. To też jest event, który też warto teraz się zająć. A jeszcze w challenge'ach jest, pokażę Wam tylko stage poprzedni, Extreme Z Area Hero, ten coś tam. Ja tutaj gram, pokażę Wam jaką drużyną, czymś takim i czymś takim pewnie będę grał też poziom wyżej, ale jeszcze tej drużyny tam nie skompletowałem, więc nie pokazuję. Dobra, to ja sobie to gram, żeby mieć po prostu medale, zrobić sobie postacie na Extreme Z, Awaken wyższy, ale to też kosztuje zeni, więc no cóż, ale według mnie warto event zrobić, no bo też jak się przejdzie 10 razy, to jest jeden Dragonstone. To tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.